Holy shit! A, wiek się zgadza! Wiek się zgadza! Widzowie, jednak! Jednak mamy to! Czym? Łomem? Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony wasz towarzysz, komisarz, Hogaty, porucznik, kapitan. Jak zwał, tak zwał. Dzisiaj przejście graniczne będzie miało nietypowych gości, ponieważ będziemy robili igrzyska olimpijskie, bodajże w Akarystanie. Także ruch drogowy pewnie będzie dosyć ciekawy. Nowe wytyczne, nowi przemytnicy, nowe regulacje, dużo nowych rzeczy dzisiaj. Welcome to Akarystan. Sprawdźmy gazetkę. Wielkie porządki. W całym kraju trwają przygotowania do długo wyczekiwanych igrzysk olimpijskich. W trosce o poprawny wizerunek naszego kraju partia wprowadza obowiązek czynu społecznego, wedle którego każdy obywatel zobowiązany jest do wykonania 10 godzin prac społecznych w tygodniu. Niech ten pracowity okres będzie świadectwem siły ducha naszego narodu. Jezus Maria, ale lipa fest! Widzowie, dobra. Waga ciężarowa. Sprawdź, czy dany pojazd nie przekracza dopuszczalnej masy całkowitej. Znajdziesz ją w karcie pojazdu oraz w swoim podręczniku służbowym. Pamiętaj, aby oznaczyć ewentualne wykroczenie w raporcie inspekcji. Ja pierdzielę, wagę nawet będziemy mieli. Dobre, dobre, dobra, puszczamy ich i sprawdzamy od razu tak. Regulacje wjazdowe. Przygotowania do igrzysk. W związku z trwającymi przygotowaniami do igrzysk olimpijskich wprowadzone zostały nowe wytyczne odnośnie przekraczania granicy kraju. Zabrania się wstępu pojazdom posiadającym więcej niż 3 usterki techniczne. Ok, czyli rozwalone, rozklekotane samochody nara. Dalej. Ministerstwo przewozu, towary muszą być opisane. Kontrola techniczna w ramach prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny badania ruchu granicznego funkcjonariuszy. Tak, czyli stan techniczny sprawdzamy i karta pojazdu. Od dnia 28 kwietnia na terytorium Akarystanu obowiązują nowe zaostrzone przepisy, zgodnie z którymi przyjezdni są do okazania karty pojazdu. Okej, okay. Karta pojazdu to jest nowa rzecz. Dodatkowo 4 przemytników w tym rozdziale gry. Częściowy numer rejestracyjny 7QB, narodowość albo rak, wiek kierowcy i uszkodzenia pojazdu, brak lusterek. Ja pierdzielę dużo tego na start, powiem wam. Dzień dobry, witam. Jaki to były blachy? 7QB, nie posiada pan 7QB, ale może pan posiadać inne rzeczy. Poproszę dokumenciki tutaj do kontroli, a wam przypomnę, jeżeli odcinek wam się spodoba, możecie śmiało zostawić łapę w górę, dać znać w komentarzach pod filmem, zostawić suba, wpaść na G2 Instagram, Discord, wszystkie linki macie w opisie pod filmem. Dobra, Simon Baskiri, Simon Baskiri, Simon Baskiri i Simon Baskiri. Typ pojazdu Azam 72, nie znam się. Max pojazdu, dobra. Ważność maj. Kagma stanu nie było, wiek 45 lat chyba miał być, jeszcze coś tam, że brak lusterka. Numer rejestracyjny SIK 5398. SIK 5398 JJ, dobry. Coraz więcej rzeczy nam dochodzi. KN6U 1KHF, dobrze, dobrze. No to towar, nie no, to towar, to powiem tak. Proszę powyładowywać mi tutaj towarek. Dzień dobry, ja spiszę towar, przecież się nic nie dzieje, proszę pana. Jeżeli wszystko jest w porządku, to jaki jest list przewozowy? Toaleta 1, pralka 1, worek z nawozem i detergenty 1. Potwierdzony ładunek się zgadza. Dobra, a gość z mordy w ogóle dobrze wygląda, czy nie? Niedobrze. Dobra, wyjdź z samochodu, bo ja cię kurczę. Dobra, czy to jest on? No jest on chyba, taki też młody, wygląda na młodego, mniej więcej. Młodszy ode mnie pewnie nawet. Dobra, niechaj będzie. Sprawdźmy wagę pojazdu. 1400, maksymalna waga 2030. No to chyba dobrze jest. Azam 72, no to chyba też git. Dobra, to on nie powinien chyba przemycać niczego, bo w teorii jakby on nie pasuje nam do żadnego profilu. On nie pasuje nam do wieku, do narodowości, do numeru rejestracyjnego
i lusterka. O ty gościu, nie masz lusterka, chłopie. Teraz dopiero zauważyłem jak coś, że chłop tutaj brak lusterka jednego. Okej, okay, może jednak być przemytnikiem, dobra, nieważne. Ja już się nie odzywam, on może być jednak przemytnikiem, pajac. Sprawdzamy go, trzepiemy tak o, do końca. No nie ma lusterka. A oj, nie ma też szyby tutaj jednej. Dobra, widzę brak szyby do odnotowania w moim kajeciku. Wybita szyba jeden. Dobra, jeszcze jedno wykroczenie, gościu, zobaczę. I nie wiedziesz, typie, jak coś. Dobra, tylko pytanie, tu ma w drzwiach. Czy ja mu coś znajdę, czego on nie ma? On nie ma zderzaka chyba tylnego. Tylko kurczę, ja nie wiem, czy taki pojazd powinien mieć zderzak, czy nie. Nie no, wydaje mi się, że chłop nie ma zderzaka. I że dlatego go musimy usunąć. Nie wiem, nie wiem, powiem wam, że nie wiem. Nie jestem pewny tego. Gdzie to było w ogóle z tym, że trzy usterki. Zabrania się posiadającym więcej niż trzy usterki techniczne. Czyli trzy mogą być jeszcze, no dobra. No darujmy, darujmy już. Niech będzie, że trzy usterki mogą być. Dobra, jako że on ma trzy usterki, to może to nie będzie on, koniec końców. Jeżeli chodzi o narkotyki. Bo nic tu nie widzę tak naprawdę, żeby on gdzieś coś miał mieć. Więc myślę, że tamten po prostu nie będzie miał lusterka. No dobra, chłopie, chyba ja cię mogę przypuścić, no nie wiem. Proszę wejść do pojazdu, już odwołuję tutaj rzeczy wszystkie do pana. No w rzeczach nic mu nie znalazłem. Wszystko się zgadza w teorii. Nie zawaliliśmy mu żadnego minusa. Waga pojazdu zgadza się, numery też. Numer rejestracyjny się musi zgodzić, o jeszcze. Typ pojazdu. Porównaj z podręcznikiem służbowym w sekcji o kurcze, czekajcie. Azam, list przewozowy, typ pojazdu. No dobra, Azam, coś tam. Typ pojazdu ja potrzebuję. Opony, tutaj skrzynie, beczki. Worki, tutaj nic nie ma, kontrola techniczna. Zderzaka nie ma. Dobra, ale ja chcę samochody właśnie zobaczyć. Potrzebuję pojazdów. Szukanie kontrabandy, kontrola techniczna. Nie, nie, no typ pojazdu potrzebuję. No dobra, i gdzie ja mogę ten pojazd zobaczyć? W sensie... Kurczę, gdzie tu jest ta miejscówka pojazdy? O! Pojazd... Pojazdy... Azam... 7-2... Ty, kurczę... To nie ten pojazd! Chłopie! Dobra, i... Jak ja mam to sprawdzić? Ej, to nie jest dobry pojazd chyba. Kurczę, a jak ja tam wszedłem do tych rzeczy? Oj, nie wiem, nie wiem, pojazdy... Azam 7-2 powinien tak wyglądać. A, bo jest jeszcze wariant furgonetki. Ma wariant furgonetki, dobra, czyli furgonetka może być pewnie. I mogę maksymalną wagę zobaczyć, która by się zgadzała. No dobra, może być chyba git wszystko. Jedź gościu, jedź pan w ciul. No nie wiem co. Nie wiem co tak naprawdę. Ten samochód by może się nie zgadzał, ale skoro może być w wersji furgonetkowej, to może być git. Dobra, perfekcyjna kontrola, Jezus Maria. Na początku będzie naprawdę dużo problemów, powiem wam, ze sprawdzaniem pojazdów. Ale to zawsze chyba będzie taki problem na początek. Dobra, 4, prawie 5 ton. Panie, żeż pan. Maksymalna waga jest taka.
Ozen, Ozen, Kumijew, Kulie. O, już się nie zgadza, dobra. Brak zgodności w pierwszej rzeczy. On już na pewno nie przejedzie. Maj, czerwiec się zgadza. Królestwo RK. Czy on w ogóle wygląda tak samo? Wygląda tak samo. Czekajcie, QPN. No nie zgadza się. Blacha się nie zgadza. Numer rejestracyjny się, kolego, nie zgadza. QPN XN. XN Tentacion prawie. Albarak. On nie jest Albarak, wiek ponad 45 ma. Lustereczka są. To jest, zderzak jest. Oponiska są. Zderzak tylny jest. Światła są. Wszystko ogólnie jest git good. Kolego, dobra, wyjdź z pojazdu. Już pan wysiada, węgiel 1. Pan posiadasz węgiel 1, tak? No sprawdźmy to. No faktycznie na to wychodzi, że węgiel 1. Potwierdzam ten ładunek, żeby nie było. No raczej on chyba nic mieć nie będzie, nie? Tutaj w tym samochodzie. Raczej wątpię, żeby ten gość... Holy shit! A, wiek się zgadza. Wiek się zgadza. Widzowie, jednak... Jednak mamy to. Czym? Łomem? Nie, siekierą. O Jezu, siekiera mi padła. Dobra, toporek jest. Ej, no był znaczek przecież tu. O co chodzi? Dobra, jest alkohol. Wypadło. Oj, kolego, ojko. Co ty robisz, chłopie? Co ty, chłopie, robisz w ogóle? Ty, on se tak o, wsiadł i wiecie, i nara, i długa. No jedź, 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 samochodzik. Ale gość w ogóle, ty. Ale wysiadł z samochodu, że inni policjanci w ogóle nie pomagają w łapaniu takiego zbiega. Widzą, że już wyjmuję od niego rzeczy, to on nie powinien nagle wsiąść do samochodu bez mojej zgody, bez mojego pozwolenia, nie? Gościu, ja tu mam za szybki radiowóz, żebyś ty mógł zwiać Tagomi bez żadnych problemów. Typiarzu, głupi. Głupi ty jesteś w ogóle, gościu. A przecież tak jak mówiłem, no nie będę do niego strzelał. Dobra, czy on się musi sam... Uciekinier nie żyje? O kurcze, pieczone, ty, dobra, grubo. No i my powinniśmy tak naprawdę jeszcze sprawdzić, czy on kontrabandy więcej nie miał. Oho. Dobra, Jen E. Pociągnij, przeszukaj ciało. Jen Kulien. Pociągnij. Dobra, gościu, wypadł z wozu. Ja tu jeszcze przyszedłem przeszukać. No właśnie, bo tu jeszcze kontrabanda pewnie była. O, proszę bardzo. I wypadło wszystko. No gość umarł po prostu na... Próbując wykraść trochę rzeczy, nie? Przewieźć trochę rzeczy nielegalnie. No i niestety dla niego skończyło się to śmiercią. Uderzając w drzewo, kolega. Ten węgiel to trzeba byłoby przejąć. To jest tona węgla, nie? To śmiało, śmiało do przejęcia tak naprawdę. Tutaj nic więcej nie widzę. A on bez... On miał bug w ogóle rozwalony? Dzięki. 50 za naprawę. Może naprawili przejście graniczne. Nie naprawili przejścia granicznego, zdecydowanie. No dobra, przepuszczamy kolejny pojazd. Czyli jak rozumiem, ten gość, co miał 45 lat, to mi zleciał z tablicy, tak? Tak. Więc zostaje brak lusterek, albarak i 7 kubę. 7 kubę nie jesteś ty. A ten kolejny też nie jest 7 kubę w razie W. Dzień dobry, proszę pana. Poproszę o papiery. Czy to jest konieczne, proszę pana? Czy pan pierwszy raz granicę przekraczasz? 1290, a właśnie, a... Aha, to nikt nic nie zbiera z tamtego w ogóle gościa? Nie wiem.
Czy masz coś na wymianę? Paczka papierosów. Jezu, jakie drogie masz papierochy. Ja mam tylko wódę do sprzedania. To nie, to nic, kolego, od ciebie nie chcę. Oj, nie wyglądasz jak na zdjęciu, kolego. Zdjęcie już nie pasuje. Katras, imię Oper. Katras, Oper. Katras, Opór. Nie działasz? Gościu mi tutaj dobrze. Varila, Varila. Powinien mieć samochód, który się nazywa Varila. On jest zjednoczone rally. Varila 4x4. Wygląda jak Varila 4x4. 1580 kg, tak. I UC. I UC 0211FD. To się zgadza. Stan techniczny samochodu oceniam na bardzo dobry. Niczego nie brakuje z tego co widzę. Zderzaki są, światełka działają. Szyby niewybite, lusterka są. Nie, no nie ma zderzaka tylnego chyba, gość. Jeżeli potrzebowałby zderzaka, no wydaje mi się, że może nie mieć zderzaka, faktycznie. Jednego. To jednak nie bardzo dobrze, tylko dobry poziom. Regulacje wjazdowe nie, waga pojazdu chyba się zgadzała, tak, 1290 to jest do maksymalnej, tak. I data ważności, o, data ważności się nie zgadza zdecydowanie, kolejna rzecz. Numer paszportu D97E L6Y3 to się zgadza akuratnie. A co jeszcze? List przewozowy, nie masz nic, typ pojazdu się zgadzał, numer rejestracyjny zgadza, uwaga też. To chyba tyle tak naprawdę u tego pana. Ja w sensie tutaj jeszcze, wiecie, przejadę, jak ktoś na fałszywych danych jednak śmiga, to wolę przejechać po samochodzie promieniami UV. W razie W, żeby wykryć przemyt i po prostu złapać gościa. Co prawda, tak jak mówiłem, no nie widziałem tutaj nic, żeby coś nie pasowało, ale... I tak on nie przejedzie, nie? To jest... W najgorszym wypadku puścimy dealera wolno. No tak, nic nie ma, gościu, pal lotę stąd. Po prostu. To wszystko, kontrola zakończona, zostałeś, gościu, odrzucony z kilku powodów. Popełnia błąd? Możliwe. Może to być kolejny błąd na drodze mojego życia po prostu, aczkolwiek błędem póki co jest to, że pan mi tyle czasu zajął. Także wypadł, gościu. Dzięki. Dzień dobry, proszę pana. Ten ma wielki pojazd w ogóle. Dzień dobry, dokumenty, poproszę. Perfekcyjna kontrola, od razu sprawdzamy. A gdzie jest? Aha. Dobra, dowód rejestracyjny. Sierpień, grudzień, 170 LA5T6, Anton Madejkow, Anton Madejkow, Anton Madejkow. Grazdu QFR 6043AL. Wszystko się zgadza na ten moment. Pan się zgadzasz z wyglądu. Lusterka pan masz. Światełka przednie są. Zderzak jest. Tego nie brakuje. Zderzak tylny chyba jest. Światełka są. Oj, ma pan przebitą oponę. Widzę, to trzeba zaraportować. Przebita opona. Szyby chyba są wszystkie w porządku. Chociaż te w środku, wiecie, to tak nie wiadomo trochę. Dobra, nie poniszczę panu siedzeń. Spokojna pana rozczochrana. Tam nic nie pochowane, chyba nic. Tutaj też chyba nie ma żadnego przemytu u gościa. Wydaje mi się, oponki na pewno do sprawdzenia. Bak. W środku nic nie masz, kolego. Nie no, chyba czysty będzie nasz przyjaciel. Ma tylko jedną przebitą oponę. Jeszcze samochód chcemy sprawdzić, czy to jest na pewno Grazduk. Tak, to jest Grazduk 4190. Maksymalna waga, wagi on raczej nie może przekraczać, dokładnie. Chyba jest wszystko w porządku. Data ważności, imię, nazwisko jest, data ważności jest, paszport jest, zdjęcie jest, list przewozowy nie ma, typ pojazdu jest, numer rejestracyjny jest, waga pojazdu, chyba wszystko jest git, proszę pana. Także proszę wjeżdżać, ma pan piecząteczkę, zapraszamy do Akaristanu, to znaczy pan wraca, więc niech pan wraca, oglądać sobie igrzyska dzisiaj w telewizji.
A my jeszcze mamy 7QB. Oj, on nie ma tego, blach. 7QB to nie jest jego, ale ma już ubytek. To jest tak, ja już od razu widzę ubytek w tym samochodzie. Perfekcyjna kontrola, dziękuję. Widzę tak, ubytek w samochodzie. Daj dokumenty, typie. A proszę, jakiś gościu? Może byś zawarł? Też Akaristan, do maja, do kwietnia 30. To pan tak na wariackich papierach pan wracasz. Jemelian, Jemelian Bojko, Bojko, Jemelian Bojko. OLF 907. OLF 907 5YP. To on tak. Nie ma zderzaka. Ma na pewno wybrakowaną karoserię, brak zderzaka. Lusterka posiada oba. Światła chyba działają. Tu nie ma karoserii, tu ma... Dwa razy ma brak karoserii. Więc trzy... Jeszcze jeden gościu, znajdę jedną usterkę w twoim samochodzie. I nie wjeżdżasz, jak coś. Więc... Mam nadzieję, że coś znajdę na ciebie. Nie chcę mi się ciebie przeszukiwać troszeczkę. Dobra, wypadł gościu z samochodu. Poproszę wyładować to. Ten staw, worek kawy. Sprawdzimy się bardzo dokładnie ten worek kawy. Kolego, ja już chcę kończyć dzień pracy, a ty przyjeżdżasz takim zdezelowanym samochodem. Nie podoba mi się to, nic za nic. Dobra, oddaj mu ten ładunek. Kolego? Gdyby nie takim zdezelowanym jeszcze przyjechał, to byłoby git, nie? No ale on dezelem przyjechał praktycznie. Cały rozwalony samochód. Tam czegoś nie ma ukrytego w środku? Chyba nic. Tutaj nic nie widzę. On ma oponę, ma powietrze we wszystkich oponach. Mama. No patrzcie, na razie dzisiaj nikt nie poleciał za rozwalony samochód, nie? A praktycznie to jest nowa rzecz, która nam doszła dzisiaj. A tu jeszcze, kolego, masz bagaże do wyładowania. Okej, okej. Jeszcze do tyłu bym sobie chciał wejść. Pod siedzeniem nic nie ukrywa. Tutaj też chyba nic. No dobra, mi się wydaje, że wszystko jest tu w porządku, jeżeli o to chodzi. Nie widzę nic, co by się nie zgadzało, także to też możesz zwrócić. Jeżeli chodzi o ten ładunek, worek kawy, bagaż, zgadza się. Samochód to jest co za zawet, tak? Zawet, samochód. Zawet. Wersja kombi to jest zaweda, więc to by się zgadzało. Ten zderzak, dwa razy wybrakowana karoseria. Chyba nie ma się do czego przywalić dalej. List przewozowy Jemelian Bojko. Wszystko jest... Wszystko chyba jest w porządku, tak na styk powiem wam. Wygląda, listy pojazdu, numer, waga. Wagę możemy sprawdzić jeszcze, bo nie wiem, czy sprawdzałem. 1280, chyba jest wszystko git. Nie wiem, wpuszczam go. Jedź, gościu, bo już chcę kończyć pracę. No i to był ostatni gość dzisiejszego dnia, proszę państwa. Więc mam nadzieję, że go dobrze zrobiliśmy. Jak nie, to trochę lipa. No, ale mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Także trzymajcie się. Dzięki wielkie za oglądanie. Dobra. Co? Co on miał? Co on takiego miał? On miał wybite szyby. Ja pierdzielę, tylko wybite szyby. A wiecie co? Ja się zastanawiałem z tymi szybami wybitymi, ale nie widziałem nigdzie takich odłamków, które powinny być chyba przy wybitej szybie. Ja nie wiedziałem, czy on ma te pieprzone szyby, czy nie. Ja pierdzielę, przez same szyby jeszcze najgorzej, bo się naprawdę zastanawiałem nad tymi szybami. No nic, każdy kiedyś popełni błąd, nawet taki świetny strażnik jak ja. Dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia, elo i cześć, siemanko.